Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, czy PiS wygra wybory do sejmiku województwa śląskiego? No, wielką nadzieję mam taką, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. Wygra wybory. Zresztą, jak pan doskonale wie, pan redaktor, to miejsce jest szczególnie bliskie mojemu sercu. Przez trzy kadencje zasiadałem tam jako radny Sejmiku Śląskiego, więc żyłem bardzo, bardzo tymi sprawami, które tam są poruszane. No i co, dzisiaj pan się nie zamienił na powrót? No, to już jest taka część mojego życia, która jest za mną, więc dzisiaj żyję już w innym obszarze, że tak powiem. Na PiS, faktycznie na zwycięstwo PiS, czy Zjednoczonej Prawicy, ściślej mówiąc, wskazują sondaże, te, które znamy. Ale jakie to zwycięstwo będzie mieć znaczenie, jeżeli PiS dzięki temu zwycięstwu nie będzie w stanie sprawować władzy w sejmiku? A to pan redaktor coś wie, czego ja nie wiem. No, pamiętam trzy sondaże, panie ministrze, z ostatnich trzech tygodni. Każdy z nich wskazywał na zwycięstwo z niewielką przewagą PiS nad PO, ale większość mandatów w takim układzie za każdym razem zdobywa dzisiejsza koalicja, ta, która rządzi województwem. PiS pozostaje w opozycji, w której jest od dwóch kadencji. Panie redaktorze, trzeba zmienić ten układ rządzenia, który funkcjonuje w województwie śląskim od wielu lat, bo ludzie tak nie interesują się aż tak bardzo parlamentem regionalnym, czyli sejmikiem województwa śląskiego, nad czym ubolewam. To zawsze tak było. Natomiast wiele, wiele lat w tymże sejmiku, tą wiodącą siłą, która decyduje o rozdziale środków na przykład finansowych, jest Platforma Obywatelska i doprowadziła do sytuacji skrajnie trudnej. Jeżeli chodzi chociażby o budżet, no żałuję, że dziennikarze bliżej się nie interesują tą sprawą. Jak to jest, że nawet Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionowała tworzenie planów budżetowych. Interesowaliśmy się tą sprawą, rozmawiałem o tym również z samym marszałkiem, a także z opozycją, 75% poprawiony. Na miejscu marszałka bym nie spał tak spokojnie. Ja się boję, jak ten plan otwarcia, kiedy zrobimy w momencie, kiedy przejmiemy władzę w województwie śląskim, w parlamencie regionalnym, jak ten plan otwarcia będzie wyglądał, bo może się okazać, że na nic nie ma pieniędzy. To jest skutek rządzenia Platformy Obywatelskiej. Nie dziwi mnie, tak było w państwie, kiedy przejmowaliśmy, a tak jest w samorządzie. Panie ministrze, ale arytmetyka jest nieubłagana. 20 mandatów, które być może zdobędziecie w tych wyborach przy zwycięstwie, przy rozmiarach zwycięstwa, na które wskazują sondaże, to jest przynajmniej o 4 za mało, aby rządzić samodzielnie w sejmiku. Kogo PiS będzie chciał wyrwać z tej dzisiejszej koalicji SLD, PSL czy Śląską Partię Regionalną? Nie chcę, panie redaktorze, wróżyć z fusów, to jest melodia przyszłości, panie redaktorze, i ja chciałbym, żebyśmy nie musieli tworzyć koalicji, tylko żeby Zjednoczona Prawica mogła samodzielnie rządzić. Też się wydawało, proszę zobaczyć, 3 lata temu przed wyborami wydawało się, że też trzeba będzie ewentualnie rządzić w jakiejś koalicji, okazało się, że samodzielne rządy. No, bo zdolności koalicyjne to nie jest najmocniejsza strona Prawa i Sprawiedliwości. Ale merytoryka jest bardzo silna. A wyobraża pan sobie sojusz na przykład PiS i SPR, czyli dawniej Ruch Autonomii Śląska? Nie za bardzo sobie wyobrażam, panie redaktorze, bo proszę zwrócić uwagę chociażby, oni rządzą już kilka lat, no dłużej niż ta kadencja. Drugą kadencję z przerwą. Druga kadencja i gdzieś można by zapytać, co zrobili w takim razie dla ludzi, którzy mieszkają w województwie śląskim. Jeden z potencjalnych koalicjantów nam odpada, panie ministrze, a PiS i SLD? W sensie takim, że wie pan, bo tak to będziemy skreślali, kto tak, kto nie. Ja chcę panu powiedzieć... No, wybór jest niewielki, raczej wąski. Ja chcę panu powiedzieć, że naprawdę zrobimy wszystko, żeby wygrać te wybory, żeby nie było żadnego koalicjanta, tylko żebyśmy jako Zjednoczona Prawica rządzili. A jeżeli takowy będzie potrzebny, to jeszcze raz zapytam, na przykład SLD, to jest możliwy potencjalny koalicjant w obecnych warunkach w kraju? Nie będę się wypowiadał o potencjalnych sytuacjach. Jak będzie już ten czas, to obiecuję, że przyjdę do pana do studia i pan się jako jeden z pierwszych, może pierwszy dziennikarz dowie, jak zamierzamy rządzić. A mam nadzieję, że rządzić będziemy samodzielnie. Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, jest naszym gościem. Za moment dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dziękuję. Do zobaczenia. Radio Piekary.